Dzień dobry. Wstałam, wsiągłam. Teraz sobie nałożę pielęgnację. I tak się zaczyna mój dzień. Muzyczka w tle. Wczoraj miałam farbować włosy, ale jakoś nie bardzo się czułam. Siedziałam nad filmikiem, nad edycją. Coś mi tam nie wychodziło. Trochę się natrudziłam, no ale nic. Później burza przyszła i musiałam wyłączyć komputer. Idę na zakupy, muszę się umalować, bo jest godzina już prawie 12. Jak zwykle na powieki cushion od Vibo. Mam ochotę coś na różowo zrobić, makijaż na powieki. Ja na co dzień to nawet nie biorę gąbeczki małej do blendowania, tylko sobie palcami rozblendowuję ten korektor. Wczoraj był upał, dzisiaj jest w ogóle inna pogoda, deszcz pada, mają być burze z gradem. Ja dzisiaj na pewno będę w domu siedzieć, to sobie będę nagrywki jakieś robiła. A poza tym muszę się też wziąć za sprzątanie. Wczoraj zrobiłam popołudnią galaretkę z owocami, bo po pracy poszłam do Lidla i kupiłam owoce. Szukam jakiegoś takiego pędzelka. Najpierw nałożę sobie ten taki jasny różowy kolorek na całą powiekę, a później będę boki przyciemniać. Zobaczymy, co mi to wyjdzie. Na całą tą ruchomą oczywiście powiekę. On jest taki ładny, błyszczący. Trochę się spylą te cienie, ale to dużo się cieni sypie. Jak się robi na początku oczy, to nie ma problemu. On mi taki połysk daje. Nie wiem, czy to będzie widać. Muszę sobie kupić zmywacz do paznokci. Ciepłańkę zostało, to już nie pozmywam, a muszę zrobić, bo muszę sobie pomalować na nowo. I muszę kupić warzywa, jakieś może mięsko. Teraz wezmę sobie takiego cienia. On jest taki brązowy. Mimo, że to wygląda na taki szarawy, ale brązowy. I przyciemnię ten zewnętrzny kącik. Tak coś na szybko. Już tak dużo czasu straciłam. W ogóle mam taki dzień, że nic mi się nie chce. Teraz niedawno ogarnęłam naczynia po śniadaniu. Musiałam jeszcze łóżko posłać i pomyśleć, co ubrać. Jakoś nie mam problemu, żebym nie miała się w co ubrać, czy nie wiedziała w ogóle w co. Tylko muszę najpierw zobaczyć, jaka jest pogoda, to mniej więcej wiem, co ubrać. Zawsze mówiłam, że jestem nietypową kobietą, bo ja kiedyś byłam młoda, to nie lubiłam chodzić na zakupy. Szczególnie jeszcze z moją mamą. Jejcie, jak ja nie lubiłam. Bo myśmy szły po jedno, a mama już by chciała 5 innych rzeczy kupić. Mamo, ale my idziemy tylko po buty. No po buty, tylko butów mi brakuje. No ale zobacz, jakie to ładne, ale zobacz. Jak ja tego nie lubiłam. Naprawdę, jak ja tego nie lubiłam. Teraz wezmę sobie tego ciemnego, tego czarnego. On co prawda ma jakieś tam drobinki takie różowawe, ale to nic. Zrobię sobie kreseczkę. Zrobię sobie kreskę, żeby to oko trochę wyglądało. Gdzieś coś mi oczy moje dokuczają. Coś mnie łzawi. Nie wiem, czy to coś pyli mnie tak uczula, nie wiem. Coś mi tam wpadnie do oka, już mnie denerwuje. I takie ale kreseczki. Teraz sobie zrobię dolną powiekę. Wezmę sobie ten sam cień. On wygląda na szary taki, ale jest brązowy. Nie jest ciemnobrązowy, jest taki średni. Ale to mi wystarczy, ponieważ już mam górną podkreśloną, to w ogóle przestałam używać kredek do oczu. Kredki mi się zaczęły coś rozmazywać i przestałam używać, tylko cieniami właśnie. I teraz jeszcze wezmę ten różowy, taki błyszczący, co nim robiłam powiekę i tu tam na ten wewnętrzny kącik. A na wewnętrzny sam kąciczek dodam rozświetlacz jakiś. Teraz wezmę sobie Illumi. Aha, tu mam jedyneczkę, mam dwie jedynki, dwójkę i trójkę mam, więc chyba dwójeczkę wezmę. Myślę, że będzie idealny. Już mi się kończy też, a bardzo lubię te podkłady właśnie z Illumi. Bardzo. One są zastygające, naprawdę świetnie się rozkładają na twarzy, świetnie się blendują. Nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń, żadnych. Teraz wezmę gąbeczkę, mogę zakręcić. Teraz biorę gąbeczkę. W ogóle muszę ręce umyć, bo mam w podkładzie. No i teraz wklepuję, stempluję właściwie. No i bardzo ładnie, właśnie ta dwójeczka jest teraz na mnie idealna.
ale ja się na pewno jeszcze będę przyciemniać, więc chcę być chociaż troszkę opalone. Ja zawsze dziewczynom zazdrościłam taki typowy opalenizny, takie czekoladki się robiły, a ja nigdy nie mogłam, bo ja nie mam barwnika tego w skórze, odpowiadającego za przyciemnianie właśnie skóry. Nie mam tego pigmentu i nigdy się nie opalałam. Nigdy. Znaczy, opalać się opalałam, ale nie było widać w ogóle. Nigdy nie było widać. Moja mama mnie na siłę opalała, bo moja mama miała taką karnację, że w lutym słońce ją liznęło dwa razy i ona już była czarna. A ja znowu odwrotnie, ale odwrotnie po tacie, po mamie taty mam urodę. Ona też była taka biała zawsze, przeźroczysta, więc zawsze właśnie tak ją kojarzyłam zawsze, że ona była zawsze biała, taka przeźroczysta wręcz. Teraz biorę kolektor. To jest Art Scenic z Eveline Cosmetics, ale on już jest zatarty. Co prawda tutaj numerek jest 04 jeszcze. Już końcóweczkę też mam, bo on jest bardzo fajny, leciutki taki. Już do dękach pójdzie. Ale on jest tak lekki, że mogę go nawalić. I on naprawdę nie obciąża tej mojej skóry, nic. No może jeszcze coś tam wyskrobię, zobaczymy. Na razie tyle mi wystarczy. Bardzo go lubię, bo on jest taki też delikatny, leciutki. No tych moich przebarwień tutaj to mi nie zakryje, ale zawsze coś. Ale przez co jest właśnie idealny pod oczy, bo jest delikatny. To teraz brwi, kredeczko, tak zwykle, to na co dzień też taki makijaż, taki sam, jak pokazuję. Teraz tą stronę. Żal od Vivo. Ja lubię go, bo on ma taką fajną szczoteczkę. On nie ma takiej typowej spiralki, tylko on ma taką grubszą tą końcóweczkę i tak fajnie można, w każdym kierunku można sobie wyczesać tak jak się chce. Ja go lubię, bo on jest przeźroczysty. Ja nie lubię tych takich, które dają kolory, bo one są dla mnie za ciemne. Pinsy, jak zwykle, muszę to już pokończyć. Odżywka od Eveline. Na szybko, tak, bo nie mam czasu za bardzo. Jak przyjdzie burza z gradem, to wolałabym być już w domu. Jedno oko mam. Dolnych nie maluję. Kiedyś w ogóle nie malowałam dolnych. A jak zaczęłam na YouTubie, to zaczęłam je malować. A kiedyś to w ogóle się brwi nie podkreślało. Ręce się malowało, to też dolnych się nie malowało. Okej, ręce mam. To teraz szybko contouring. Wezmę sobie tą paletkę. Bardzo lubię. Bardzo mi się dobrze sprawdzają te bronzery. Najpierw tym ciemniejszym. Robię sobie taki, kto mówił, pas startowy. Z jednej, z drugiej strony i teraz tym jaśniejszym tak rozblendowuję to. Bardzo mi się fajnie sprawdza ta paletka. Byłam ostatnio w Action, szukałam kępek, ale nie było. No nic, będę jeszcze zaglądać. I teraz trochę tutaj czoło, szczególnie tu przy tych zakolach, skronie i żuchwa. Oświetlacz. Wezmę ten. Świetny jest ten pędzelek do rozświetlaczy, naprawdę. On jest rewelacyjny, bo są niektóre, są takie duże te wachlarze i takie długie te włosie, że to w ogóle, a on ma krótkie włosie, jest takie dosyć sprężyste, że rewelacyjnie nakłada wszystkie rozświetlacze. Trochę na nos i na policzki. Bardzo ładny jest ten rozświetlacz, tylko że intensywny. I trochę jeszcze w oku pindyna, co prawda maseczka będzie, no ale... Teraz muszę ogarnąć włosy. Jeszcze mi się dalej kręcą, ale są takie, no muszę koniecznie umyć, a najlepiej to muszę właśnie farbować. Ale mimo, że wypadają, to nadal są gęste włosy, także nie narzekam. Może sobie tak zrobię? O właśnie. To jeszcze dla młodzieńczych tak nosiłam. Nastolatką byłam, to tak nosiłam włosy i nadal tak lubię nosić. Taki z lat 80. I tak lubię. Tak może być. Dobra, ja się szykuję jeszcze później, że wam się pokażę, jak wyglądam. Za chwilę. Ja dzisiaj postawiam na jeans. Jeansowe spodnie, mam jeansowe buty, torebka, kurtka. Jeans ogólnie rządzi. Różowa taka bluzeczka. Ona jest takim, nie wiem jak to pokazać, z taką niteczką, tak jakby srebrną, jakby złotą. Na ustach mam Juicy Color od Vivo. To jest taki różowy kolorek numer 1.
bardzo ładny, taki cukierkowy. A perfumy, ja nie wiem gdzie je kupiłam, to mi Blue Beach się nazywają, ale przepięknie pachną, tak morzem, taką plażą. No przepięknie pachną, dlatego się dzisiaj skropiłam nimi. Takie opakowanie. Listę zakupów oczywiście mam, więc jak przyjdę, to Wam pokażę, co kupiłam. Na razie. Wróciłam do domu, sąsiadka mnie zaczepiła, bo mówi: o, teraz wszystko tam wykupiłaś w tej Biedronce. No nie, nie, nie wykupiłam wszystkiego, nie dostałam tego, co chciałam też, dużo rzeczy nie dostałam. Część kupiłam. Kupiłam też truskawki i czereśnie, bo taką mam ochotę na czereśnie, bo w ogóle w tamtym roku to w ogóle nie pojadłam, więc w tym roku, mam nadzieję, że troszkę pojem. Kupiłam po chwilę tylko, no bo mam jeszcze owoce z galaretką. Galaretka z owocami, są brzoskwinki, banany, jest borówka amerykańska, jest jeszcze porzeczka czerwona i to chyba wszystko. Także na bogato. Muszę zostawić obiad i po obiedzie sobie zjem. Rano padał deszcz, ale ogólnie jest ciepło, niepotrzebna mi była ta kurtka zupełnie. No ale już wzięłam, to trudno. Zaraz Wam pokazuję, co ja kupiłam. Tak jak mówiłam, na targu kupiłam czeresienki i kupiłam również truskaweczki. Kupiłam jeszcze do zjedzenia i tutaj mam tak. Mieszanka chińska, niestety słupków nie było, bo wolałabym słupki niż mieszankę chińską. Macerują mi się polędwiczki z kurczaka, także będzie dzisiaj chińszczyzna na obiad. Wzięłam napój doktora Vita, szukałam tych butelkach szklanych, niestety nie ma, w ogóle przerzucili się na plastik, ja nie wiem dlaczego. Ser żółty, mój ulubiony, rycerski. Paryskie muszą być, ale tylko te morelowe, to one mi smakują. Karczek wzięłam do upieczenia, to jest bez kości. Był na promocji akurat. Dwie papryki jak zwykle. Masło też było na promocji. Tym razem to jest te polskie. Wzięłam sos sojowy, bo u mnie to podstawa w kuchni. Wzięłam dwa, też były w promocji. No i chemia do WC, do mycia podłóg. Wzięłam też kapsułki Persil, też był na promocji. I wzięłam takie wkłady do WC też. I jeszcze wzięłam zmywę do paznokci. Niestety nie było mojego zielonego, no ale wzięłam ten. I to wszystkie moje zakupy. Też ile jak. Ale huknęło ładnie przed chwilką, bo to zdążyłam w samą porę. Zawsze chińszczyznę robię z tej patelni. To jest Berghof. Kupił ją mój brat. Nie wiem gdzie, nie wiem za ile. Mówił, że dosyć tanio, ale patelnia jest rewelacyjna. Ma przykrywkę z termostatem, że naprawdę jest rewelacyjna. I właśnie zaraz będę obsmażać kurczaczka. Ona ma taki dno plaster miodu. Burza. Na początku mięsko zawsze przywrze, a później on puszcza jakby i to tak rewelacyjnie się przesmaża. Także zaraz będę kurczaczka smażyć. Wczoraj późno rozmroziłam polędwiczki z kurczaka. I co zrobiłam? Szybko przyprawiałam, zapomniałam pokroić. To będą mniejsze kawałeczki, no ale już trudno. Będę je po prostu kroić na patelni, jak się upiecze. Macerowało całą noc i teraz będę smażyć. A za oknem następna zlewa, bo już była jedna i teraz znowu następna, w ogóle świata nie widać. I tak to wygląda, smaży się i teraz już przywarło, a później spokojnie samo puści. Bardzo dobrze, bo wtedy z tym ucieka sok z mięsa. Zresztą ja Wam już pokazywałam, jak ja robię tą chińszczyznę, także sobie sięgnijcie do filmiku, a ja się biorę za robienie obiadu. Oto mój obiadek, ja zaraz zajadam. Moi drodzy, mały unboxing. Nie lubię tego słowa, no ale jak to powiedzieć, otwieranie paczek. Przyszła do mnie paczka z Evelyn Cosmetics, zrobiłam zamówienie, także ja to już sobie ściągam. Tu mam dwa kremiki, opuncję figową, ale to nie dla mnie, to dla mojej kuzynki Ani zamówiłam. A ja zamówiłam sobie ten korektor Evelyn Magical Perfection. Jak ja wziąłam chyba light, jeśli się nie mylę kolor. 01 light. Może będzie dobre na mnie. No i zamówiłam mgiełkę. Chociaż widziałam, że nie u wszystkich ona się sprawdziła. Była no 50% taniej, korektor także. Przy okazji zamówiłam właśnie kremy. To tyle, moi drodzy. Pozdrawiam.